Walter Hermann Nernst urodził się 25 czerwca 1864 roku w Wąbrzeźnie. Uczęszczał do pruskiego gimnazjum królewskiego w Grudziądzu, w miejscu którego dziś mieści się pierwsze liceum ogólnokształcące. Następnie studiował fizykę i chemię na uczelniach w Szwajcarii i Niemczech. Ostatecznie został profesorem uniwersytetów w Getyndze i Berlinie oraz dyrektorem Berlińskiego Instytutu Fizyki. W 1886 roku wraz z Albertem von Ettingshausenem Walter Nernst odkrył zjawisko termodynamiczne, a w ślad za tym odkryciem w 1906 roku sformułował trzecią zasadę termodynamiki. Głosi ona, że nie można za pomocą skończonej liczby kroków uzyskać temperatury zera bezwzględnego, czyli zera kelwinów, jeśli za punkt wyjścia obierzemy temperaturę niezerową. W dziedzinie chemii Walter Nernst stworzył prawo podziału określające sposób, w jaki dowolna substancja rozpuszczona ulega podziałowi pomiędzy dwa niemieszające się rozpuszczalniki. Kolejnym osiągnięciem naukowca jest opracowanie wzoru dotyczącego przewodności elektrolitów, znanego jako równanie Nernsta-Einsteina, z którym Walter Nernst się przyjaźnił i któremu pomógł objąć posadę na Uniwersytecie w Berlinie. Za udział w pracach nad syntezą gazów bojowych podczas I wojny światowej Nernst był oskarżany przez aliantów o zbrodnie wojenne. Wydaniu go alianckim sądom zapobiegło wręczenie mu Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, co nastąpiło w 1920 roku. Walter Nernst był też konstruktorem. W 1889 roku zbudował lampę emitującą światło zbliżone do dziennego i stanowiące pośrednie ogniwo między żarówką z żarnikiem węglowym a żarówką z żarnikiem wolframowym. Małżonkowie Walter i Emma Nernst mieli dwóch synów poległych w I wojnie światowej i trzy córki. Dwie poślubiły Niemców żydowskiego pochodzenia, którym Nernst pomógł opuścić kraj po dojściu do władzy Hitlera. Z tego powodu odsunięto uczonego od eksponowanych stanowisk. Pod koniec życia osiadł on w zakupionym przez siebie majątku w Cibelle, obecnie Niewicy, gdzie spędził resztę życia pod nadzorem Gestapo i z zakazem wyjazdów za granicę. Walter Nernst zmarł 18 listopada 1941 roku w wieku 77 lat. Został pochowany w Getyndze. W roku 1991 mieszkańcy Wąbrzeźna ufundowali tablicę poświęconą pamięci noblisty. Znajduje się ona na murze domu przy ulicy Kościelnej 1, w którym urodził się wybitny uczony. Rok później planetoida 24748 otrzymała imię Nernst.